Serdecznie miło nam Państwa powitać przed placówką Grudziąckiego Muzeum. Spotykamy się dzisiaj właściwie z dwóch powodów. Pierwszy to nasze 137 urodziny, bowiem dokładnie 15 czerwca 1884 roku Towarzystwo Starożytności Altertums Gesellschaft powołało Miejskie Muzeum Starożytności w Grudziądzu. Dzień później, 16 czerwca, z tej okazji otwarto nową wystawę, nową ekspozycję, która mieściła się w nieistniejącym dzisiaj skrzydle Pałacu Opatek w Szkole Średniej dla Dziewcząt. Tam zgromadzono pierwsze zbiory naszego muzeum. Drugi powód to właściwie nasza popandemiczna obecność w życiu mieszkańców naszego miasta i regionu. Jak Państwo widzicie, przez niemalże ponad rok byliśmy nieobecni, byliśmy z Państwem online, ale przede wszystkim cenimy sobie z Państwem kontakt na żywo. Stąd to zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, tak aby przybliżyć Państwu to, co mamy w najbliższej naszej ofercie. I tak właściwie już ten popandemiczny sezon rozpoczęliśmy wernisażem wystawy Ziemscy Niebiescy, wystawą, którą przygotował nasz etnograf Łukasz Ciemiński, którą można zobaczyć właśnie tutaj w spichlerzu numer 11. To wystawa opowiadająca przede wszystkim o kulcie świętych i patronów w świadomości, w życiu religijnym mieszkańców dawnej wsi. Tę wystawę można będzie oglądać do początków września, a serdecznie na nią zapraszam, ponieważ prezentowane są na niej i grafika dewocyjna, i rzeźby Jerzego Soremskiego, które swoją formułą nawiązują do chłopskiej plastyki, także wszystko to dobrze gra w świetnej aranżacji Łukasza Ciemińskiego. Przed nami obchody 730-lecia lokacji miasta i jak zawsze wpisujemy się również wydarzeniami w te obchody. I tak już w piątek 18 czerwca o godzinie 17 chciałabym wszystkich Państwa zaprosić na wernisaż wystawy Grudziądz Rządz na szlaku bursztynowym. Będzie to wernisaż połączony z promocją książki pani Małgorzaty Kurzyńskiej. Książki, która została zrealizowana w ramach projektu Grudziądz Rządz Stanowisko 1, archiwalne cmentarzysko kultury oksywskiej i Wielbarskiej. Był to projekt realizowany przez panią Małgorzatę przez 2 lata. Bardzo trudny, interdyscyplinarny projekt, który zakończyliśmy w roku ubiegłym, no ale ze względu na pandemię nie mogliśmy po prostu przedstawić jego wyników. Myślę, że taką dobrą okazją właśnie będą obchody Dni Grudziądza. Na to wydarzenie zapraszam tym bardziej serdecznie, ponieważ będzie z nami profesor Andrzej Kokowski, profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który był jednym z recenzentów publikacji pani Małgorzaty Kurzyńskiej, znawca historii, kultury gotów i też o tym, jak to goci z wandalami walczyli, jak dotarli nad Morze Czarne, również podczas tego wydarzenia opowie. Kolejne propozycje związane z obchodami 730-lecia lokacji naszego miasta to propozycje edukacyjne. Także już w sobotę o godzinie 10 zapraszamy do spichlerza numer 17 na zajęcia, na warsztaty rodzinne związane z aktem lokacyjnym. Przybliżymy historię tego dokumentu, zresztą kopia tego dokumentu znajduje się również na naszej stałej ekspozycji związanej z historią naszego miasta, ale też dzieci otrzymają po takich zajęciach edukacyjnych kopię takiego aktu lokacyjnego, ponieważ mamy matrycę do kopiowania tego dokumentu i myślę, że to będzie taka atrakcyjna forma, atrakcyjne zakończenie tych warsztatów rodzinnych. Natomiast kolejna propozycja to gra terenowa na Górze Zamkowej. Wspólnie z Mariuszem Żebrowskim i z Magdą Kalbarczyk zapraszamy i dzieci, i dorosłych na grę terenową. Dla dzieci ta gra terenowa będzie odbywała się o godzinie 12, dla dorosłych o godzinie 18. Będą nagrody, także bardzo serdecznie zachęcam do udziału. Na te zajęcia obowiązują zapisy, ale wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej naszego muzeum oraz na profilu Facebooka. Kolejna propozycja w ramach obchodów Dni Grudziądza to spotkanie z Dawidem Szenwaldem na wystawie związanej z historią grudziąckiej kartografii. Dawid Szenwald będzie
na Państwa czekał w sobotę i w niedzielę o godzinie 12. I też taka, myślę, miła informacja dla odwiedzających naszą placówkę podczas Dni Grudziądza, więc od piątku do niedzieli wstęp do muzeum będzie bezpłatny, a muzeum będzie czynne od godziny 10 do godziny 18. Natomiast w tym spichlerzu, który jest tutaj przed nami, będzie można przejść wszystkie kondygnacje, niezależnie od tego, czy po drodze będą wystawy, a będą dwie, bo związana z archeologią i związana ze wspomnianą wcześniej wystawą Ziemscy Niebiescy. Także będzie można przejść wszystkie kondygnacje. Myślę, że to też taka ciekawa formuła. Nie każdy ma możliwość przejścia całego spichlerza, jeżeli chodzi o wysokość. Przed nami też wakacje i tutaj też wprowadzamy nowum, ale powiem jeszcze o tych tradycyjnych naszych działaniach, które z reguły realizujemy. Będą to wakacje w muzeum w każdą środę miesiąca lipca. Nasi edukatorzy będą się spotykali z dziećmi, ich rodzicami podczas warsztatów rodzinnych. Tematyka będzie bardzo różna, właściwie od wykonywania lampionów po wykonywanie przydomowych ogródków z pachnącą miętą. Także te wszystkie informacje również znajdą Państwo na naszej stronie internetowej i na profilu Facebooka, także na bieżąco proszę nas śledzić. Nowum, jeżeli chodzi o wakacje, to akcja zatytułowana Muzeum na Leżaku. Pracownicy merytorycznie naszego muzeum po prostu wyjdą poza mury naszej placówki i będą opowiadać właściwie o historii nie tylko naszego miasta, ale też różne aspekty związane ze spływem wiślanym, z historią Wisły. Sama nazwa wskazuje na to, że będzie to formuła lekka, łatwa i przyjemna, ale nie zawsze będą towarzyszyły temu tylko leżaki, bowiem pracownicy merytoryczni też proponują spacery, choćby po grudziąckich spichlerzach albo po grudziąckich młynach. Te i wszystkie na bieżąco informacje oczywiście też znajdą Państwo na naszej stronie i na profilu Facebooka. No. Jeszcze taka jedna z propozycji wakacyjnych, o której chciałam powiedzieć, to obchody 60-lecia Galerii Współczesnego Malarstwa Pomorskiego. To wydarzenie zaplanowaliśmy na 20 sierpnia. To wydarzenie będzie miało też, że tak powiem, wieloaspektowy charakter, bowiem oprócz wystawy, którą planujemy pokazać, planujemy również wydanie folderu i koncert z udziałem zespołu Kontrapunkt, który zabierze nas, że tak powiem, w podróż muzyczną w lata 60., bo w roku 1961 ta galeria powstała. I jeżeli chodzi o początek września, to już dzisiaj mogę zaprosić na wernisaż wystawy naszego grudziąckiego artysty Józefa Mrodka. To wystawa, którą przesuwamy już rok, no ale niestety pandemia nie pozwoliła nam jej zrealizować w roku poprzednim. Wystawa, której dzień później będzie towarzyszyło również Twórcze Podwórze. To już kolejny cykl. Chcemy się spotkać z naszymi artystami jak co roku i o nich również nie zapomnieć w tej nowej formule.